Bardzo się cieszę, że mogła pokazać w Zakopanem to, czym się teraz fascynuję, co studiowała do doktoratu. I z tą znakomitą orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją maestro Michała Klauzy pokazać koncert skrzypcowy góralski. I bardzo się cieszę, że mogła zaprosić do tego koncertu moją rodzinę, bo ten utwór jest inspirowany folklorem naszym podhalańskim. To też my przed wykonaniem tego koncertu pokazali tradycyjne nuty góralskie, które inspirowały kompozytora. Lubimy wybierać sobie repertuar inspirowany folklorem ludowym z różnych stron świata, bo to są piękne rzeczy, a kompozytorzy bardzo często właśnie się tym inspirowali muzyką ludową. A jak najbardziej, szczególnie kompozycjami na mój instrument, skrzypce solo, właśnie inspirowane regionem Podhala. A tych kompozycji no, nie ma aż tak dużo, no, jest Szymanowski, drugi koncert Bacewicz, trzeci koncert i teraz ten Maklakiewicz, co go można powiedzieć tak od sukałak. Bardzo to są piękne utwory i w nich ja mogę nieść światu tą naszą muzykę góralską, bo kocham i góralską i tą klasyczną. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mieliśmy okazję wystąpić razem z artystami, muzykami Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie z panią Katarzyną na żywo i to akurat tu w Zakopanem. Pani Katarzyna to wspaniała artystka, która myślę ma przed sobą naprawdę wielką przyszłość. Jest bardzo dobrą wykonawczynią tego koncertu i no i również liczę na to, że kiedyś jej nagranie, które dokonała dla Polskiego Radia, znajdzie swój końcowy rezultat w postaci wydanej płyty.